Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będę nagrywać trochę spontanicznie i to na szybko, ponieważ jestem w trakcie przygotowania do studniówki. Oczywiście przepraszam Was za hałasy, bo sąsiedzi robią remont. Dzisiejszy temat, jaki chcę poruszyć, to zazdrość. Szczerze mówiąc, mam tu notatki, które rozważam już od dłuższego czasu. Nie jestem do końca przekonana, czy ich użyć, dlatego chyba dzisiaj jednak standardowo nie będę się nie przygotowywać, tylko powiem to spontanicznie. Ta cecha ludzka, którą jest zazdrość, jest chyba jedną z najgorszych rzeczy. Zazdrość skłania ludzi do złych czynów. Patrzycie się na inną osobę i myślicie sobie, ale ona ma zarąbiste życie, ale ona jest piękna, ale on ma super auto, ale tamto, ale sram to. Ale nie dostrzegacie, że tak naprawdę nie ma co zazdrościć. Każdy rodzi się inny i każdy na swój sposób jest piękny. Tak. Rzecz biorąc, najprościej jest po prostu pomyślcie sobie, jeśli zazdrościcie komuś dobrego auta, to nie znaczy, że wy również nie możecie go mieć. Jeśli będziecie chcieli, będziecie w stanie również na niego zapracować. Jeśli uważacie, że ktoś jest piękny, to spójrzcie na to z innej perspektywy. Być może ta osoba o siebie bardzo dba i poza tym każdy jest piękny na swój sposób. Wy również jesteście piękni, więc nie ma czego jej zazdrościć. Po prostu może poświęćcie więcej czasu sobie. I tak naprawdę wszystko, co osiągnęli inni, jest tylko i wyłącznie dowodem ich pracy. Oni to osiągnęli, bo niekoniecznie mieli szczęście, ale może równie dobrze pracowali sobie na to ciężko przez wiele lat. Więc spójrzcie na to z innej perspektywy. Ktoś osiągnął sukces, jest super gwiazdą, też byście chcieli. A tak naprawdę nic nie stoi Wam na przeszkodzie. To, że temu komuś się udało, nie znaczy, że Wam również może się nie udać. Wystarczy wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć coś działać. Ja kiedyś też zazdrościłam ludziom wielu rzeczy, ale doszłam do wniosku, że tak naprawdę czym ja jestem od nich gorsza? Źle nie wyglądam, tyk, trzeba to, ogarnę się i potrafię wyglądać naprawdę fantastycznie. Wiele rzeczy, których w swoim życiu, o których marzyłam, dorobiłam się ciężką pracą i mam te wszystkie marzenia spełnione. Nowe marzenia również wierzę, że spełnię, ponieważ robię coś w związku z tym. Dlatego, mimo iż nie mogę się skupić, bo mi wierzą, chciałabym Wam tylko powiedzieć tyle. Starajcie się ludziom nie zazdrościć. Postarajcie się zadbać o siebie. Nie patrzcie, nie porównujcie się do innych, bo każdy z Was jest na swój sposób wyjątkowy. Tak samo osiągnięcia. Wszystko jesteście w stanie zrobić, jeśli tylko będziecie o to walczyć. Nawet jeśli komuś było łatwiej i miał już coś na starcie, to Wy również możecie to osiągnąć. I nigdy nie jest tak, że coś, czego ludziom zazdrościcie, Wy nie możecie mieć. Tak naprawdę, jeśli będziecie o to walczyć, wszystko Wam się uda. Także od dzisiaj postarajmy się nie zazdrościć, postarajmy się skupić na sobie. Jeśli chcemy wyglądać pięknie, wypinżmy się, bądźmy zadbani, idźmy do fryzjera, zróbmy sobie loki, pomalujmy się. Zadbajmy po prostu o siebie. Czasami warto jest zainwestować w siebie. Ja ostatnim czasem dużo inwestowałam w siebie. I powiem Wam szczerze, czuję się w swojej skórze o wiele lepiej i nie mam zamiaru przestać inwestować w siebie. Bo tak naprawdę nie ma ludzi brzydkich, są tylko ludzie biedni. Bo tak naprawdę nie ma ludzi brzydkich, są tylko ludzie biedni. Ale to jest takie powiedzenie, w którym jest trochę prawdy, bo nawet jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, to tak naprawdę jest w stanie się ogarnąć, ale nie na tyle, ile osoba, która na przykład, nie wiem, zrobi sobie botox, zrobi sobie permanentny makijaż i ma, nie wiem, tony własnych stylistów, ale jeżeli byśmy chcieli, to byśmy byli w stanie. I jeśli nie wierzysz w to, że możesz być piękny, piękna, to możesz w to dziś uwierzyć, ponieważ na przykład ja, kiedy się ogarnę, to wyglądam zupełnie jak inny człowiek i to jest fakt. Na przykład teraz wyglądam inaczej i mój wygląd różni się od tego, jak wyglądam co dzień, ponieważ na co dzień nie mamy czasu siebie zadbać, a wystarczy tylko poświęcić czas sobie. I pomyślcie sobie, że te osoby, którym zazdrościcie, na przykład wyglądu, mają czas codziennie o siebie zadbać i dlatego są takie piękne i przede wszystkim dlatego
może im zazdrościć, ale gdybyście mieli czas zadbać o siebie, również czulibyście się pięknie i mimo wszystko każdy z nas jest piękny na swój sposób, każdy z nas jest inny, nie ma co się porównywać ani nikomu zazdrościć. Jeśli ktoś ma piękną, szczupłą sylwetkę, my również będziemy w stanie osiągnąć, jeśli będziemy o nią walczyć, będziemy ciężko pracować nad swoją sylwetką. Nie jest tak, że nie możemy osiągnąć niczego. Także od dzisiaj koniec ze zazdrością. Wszystko, co chcecie, wszystko, co sobie wymarzyliście i wszystko, co zazdrościcie innym ludziom, jesteście w stanie osiągnąć. Weźcie sprawy w swoje ręce, zadbajcie o siebie, poświęćcie czas przede wszystkim sobie. Skupcie się na swoich pasjach, na swoich marzeniach, na wszystkim, co byście chcieli osiągnąć i na wszystkim, co zazdrościcie innym. A uwierzcie mi, że znaczną część z tego będziecie w stanie spełnić. Tylko zacznijcie walczyć o siebie i nie siedzieć, nie porównywać się do innych, tylko po prostu zacząć działać. Dziękuję Wam za ten filmik. Nie wiem, czy on mi wyszedł, bo mówię bardzo na szybko, ponieważ się spieszę do... Muszę dalej się szykować na studniówkę i szykować dla Was filmik na temat przygotowań do studniówki. Ale mam nadzieję, że coś z tego, co powiedziałam, będziecie w stanie zrozumieć i że już nigdy nie zwątpicie w siebie. Przestaniecie się porównywać do innych, bo tak naprawdę nie jesteście od nich niczym gorsi. Niczym, naprawdę. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki, pa!